Witam Państwa ponownie. Śmierć zwykle kończy ludzkie współdziałanie, ale w przypadku bohatera naszej dzisiejszej historii dała mu początek. Dała początek współpracy, która miała wpływ na miliony ludzi w wielu krajach i nadal dociera do milionów na całym świecie, między innymi poprzez nasze audycje. To historia Harego i Phila Welsherów, ojca i syna. Historia, która trwa, ponieważ ich serca, umysły i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Ci, którzy szukając pomocy trafiają do Pacific Garden Mission, pochodzą z bardzo różnych środowisk i mają za sobą różne doświadczenia. Niektórzy nie skończyli żadnej szkoły, inni są absolwentami renomowanych uczelni. Wielu zmaga się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Największym wrogiem większości jest własny egoizm. A wszyscy mają tę samą potrzebę poznania swojego Stwórcy i odnalezienia celu własnego życia. W naszej misji, oprócz tego, że otrzymują za darmo wygodny nocleg, czystą odzież i pożywne posiłki, a nawet niezbędną pomoc medyczną i dentystyczną, mogą skorzystać z porad duszpasterzy i konsultantów, którzy starają się wspólnie z nimi rozwiązać ten ich prawdziwy, najistotniejszy problem. To nasza największa radość, kiedy ktoś pozbawiony wszelkiej nadziei przyjmuje nowe życie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku bohatera naszej dzisiejszej historii. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2831 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Nazywam się Harry Welsher, ale to będzie raczej opowieść o moim synu Filipie. Wspaniały był z niego chłopak. Był środkowym z trójki dzieci. Miał młodszą siostrę Ruth i starszego brata Dave'a. Phil miał ciemne włosy, żywe brązowe oczy i uśmiech, który na jego twarzy pojawiał się dużo częściej niż u innych. W szkole nie był geniuszem, ale ponieważ był dzieckiem pogodnym i radosnym, wszyscy go lubili. Kiedy miał 10 lat, przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Ale nie myślcie, że to zmieniło go w jakiegoś świętoszka. Nic z tych rzeczy. Za to zaczęły się u niego pojawiać oznaki wewnętrznej siły charakteru, które nie tak często można znaleźć u nastolatków, czy nawet dorosłych. Kiedy miał 14 lat, cecha ta była już wyraźnie widoczna. Mamo! Idę z chłopakami pograć w piłkę. Stevie, Bat i ja. Phil, a co z ogródkiem? Trzeba zgrabić liście, synu. Ja robiłem to w zeszłym tygodniu. Teraz kolejna Dave'a. Ale Dave wyszedł z dziewczyną. Mamo, koledzy po mnie przyszli. No dobrze, Phil. Miałam nadzieję, że ktoś zgrabi te liście przed niedzielą. W porządku, mamo. Pogram kiedy indziej. Powiem tylko chłopakom, żeby poszli sami i zaraz będę z powrotem. I tak wysprzątam podwórko, że go nie poznasz. W takich zachowaniach typowych dla Phila przejawiało się nowe życie, które otrzymał. To były przejawy prawdziwego chrześcijaństwa, które dorośli pokazują tylko od święta. Przez wszystkie lata szkolne jego najlepszym przyjacielem był Stevie. Kiedyś przypadkiem usłyszałem rozmowę, jaką prowadzili na schodach i muszę powiedzieć, że nigdy nie spotkałem się z lepszą interpretacją kazania na górze, z czego Phil oczywiście nawet nie zdawał sobie sprawy. Chwila, Phil, czy ty nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Ten gościu, Thompson, wcisnął się na twoją pozycję w składzie tylko dlatego, że zjawił się na niezapowiedzianym treningu dzień wcześniej niż był planowany. Rozumiem, Steve. Mam tę świadomość. Nie zależy ci, żeby utrzymać pozycję w drużynie? Pewnie, że mi zależy.
Myślisz, że zwariowałem? No, na to wygląda, bo zamiast od razu pójść do trenera i powiedzieć, ten nowy wepchnął się na moje miejsce w drużynie i ja domagam się swoich praw, to ty... Stevie, dobry z siebie kumpel, ale są lepsze sposoby niż dochodzenie swoich praw. Tak? Na przykład jakie? Biblia nazywa to przezwyciężaniem zła przy pomocy dobra. Nie musisz robić tak jak wszyscy, dobijać się o swoje, walczyć i się upominać. Jeżeli ktoś wyrządził ci krzywdę, możesz odpowiedzieć inaczej. Właśnie dobrem. Faktycznie, świetny sposób na to, żeby dać się wdeptać w ziemię. A próbowałeś kiedyś? Nie i nie mam zamiaru. I ciekawi mnie tylko jedno. Czy tym sposobem znajdziesz się znowu w drużynie? Phil, w tym roku nie chodzisz na treningi bejsbola? Nie, w tym roku nie jestem w drużynie. No dlaczego? No bo ktoś zajął moje miejsce. I tak się poddałeś? Nie walczyłeś? Po co? Niech ma swoją szansę. Mnie ten rok w drużynie bardzo wiele nauczył. Niech on też skorzysta. To ładne, co zrobiłeś, synu. Podoba mi się taka postawa. Zastanawiałem się, co by zrobił Jezus. I myślę, że postąpiłby właśnie tak. W ten sposób Phil pokazał mi, co znaczy nastawić drugi policzek. Zawsze chodził z nami do kościoła, a z letnich obozów dla chłopców co roku wracał niesamowicie naładowany. Nie mówił wiele o swojej wierze w Chrystusa, ale swoim zachowaniem raz po raz dostarczał dowodów, że odkąd oddał mu swoje życie, stał się nową osobą. Miał swoje zasady i potrafił ich bronić bez ostentacji, ale całkiem stanowczo. Jak choćby podczas tej rozmowy w ogrodzie ze swoją przyjaciółką Peggy. Dotąd w ogóle nie miałem pojęcia o jej istnieniu. Wtedy też jej nie poznałem. Przez uchylone okno słyszałem tylko końcówkę ich rozmowy. Tak ci się wydaje, słoneczko, ale ja po prostu tego nie robię. Na co? Jesteś zbyt święty, żeby od czasu do czasu wypić małego drinka? Nie, ale po prostu bawią mnie inne sprawy. Masz coś przeciw? Nie mam nic przeciw, tylko że koktajl przed obiadem i koniak po to takie eleganckie. Hej, skąd ty to wszystko wiesz? A mama mnie nauczyła. Chcę, żebym w każdej sytuacji umiała zachować się jak dama. No chyba ma rację, nie uważasz? No pewnie ma. Tylko po co wchodzić w takie sytuacje? Tak ja naprawdę nie mam ochoty zgrywać jakiegoś sztywniaka. Ja po prostu... Słyszałaś kiedyś o Piotrze? Jakim Piotrze? No, tym Piotrze z Biblii. Nie wiem, chyba tak. Pewnego dnia Jezus spojrzał na Piotra i powiedział coś takiego. Piotrze, czy ty też chcesz mnie opuścić? A Piotr na to, panie, a dokąd miałbym pójść? Nie łapię. Może nie zacytowałem tego dokładnie, ale mnie chodzi właśnie o to, co wyraził Piotr. Od kiedy poznałem Boga, nie zależy mi na tego rodzaju życiu. Nie potrzebuję robić takich rzeczy i nie mam na nie ochoty, bo znalazłem coś o wiele lepszego. No nie, na litość boską, z kim ja się zadaję? Za jakie grzechy muszę znosić te wszystkie dziwactwa? Gdyby nie ten twój uśmiech i te twoje oczy, to... Czyli zgadzasz się, żebyśmy zamiast na drinka wybrali się na kiełbaski z chleba? Zgadzam się. No nie wiem dlaczego, ale się zgadzam. Mijały lata i Phil ukończył liceum. Razem ze Steve'em, który wciąż był jego najbliższym przyjacielem, podjął pracę w zakładach radiotechnicznych w Chicago. Peggy też tam pracowała. No nie wiem, co ja tu robię. Na pewno, Peg? Wiem. Pewnie lutuję te druty, żeby być blisko ciebie. Tak przypuszczam. Przypuszczasz? No po tylu latach mógłbyś w końcu coś wiedzieć. Peg. Tak? Jesienią skończę 21 lat. Myślę o tym, żeby zaciągnąć się do Marines. Phil, chyba żartujesz. Musiałbym iść na... A co ze mną? Jak to, co z tobą? Myślałam, że jesteśmy, no... Że poważnie myślimy o sobie? Ja myślę o tobie poważniej, niż ci się wydaje. Podobnie jak o paru innych sprawach. Od dawna też myślę i modlę się o to, czy wstąpić do Marines. I naprawdę zamierzasz to zrobić? Powiedziałem, że myślę o tym, ale oboje dobrze wiemy, że to nie o to chodzi.
Dobrze wiesz, na czym polega problem. Dopóki ty i ja nie będziemy zgodni co do Jezusa, nigdy nie będziemy razem. No na litość boską. Nigdy nie myślałam, że będę musiała konkurować z Bogiem. No, może i nie powinnam być zaskoczona, Phil, ale jakoś nigdy nie myślałam, że poważnie traktujesz to wojsko. Mam prawie 21 lat, mamo, a Marines to świetna sprawa. Rozmawiałem o tym ze Steve'em i... Stevie też tam się wybiera? Tak, tato, modlimy się o to, żeby zostawili nas razem i mamy nadzieję, że to się uda. Marines to faktycznie świetna formacja, są tam wspaniali ludzie. Jak się tylko na was poznają, na pewno będą na tyle mądrzy, żeby was nie rozdzielać. Jaki pożytek mieliby z dwóch połówek żołnierza, każda w osobnym mundurze? Na to liczymy, tato. W każdym razie obaj chcemy się zaciągnąć. Kiedy, Phil? Jak najszybciej, mamo. Twoja siostra w przyszłym miesiącu idzie do szpitala. Może byś poczekał chociaż do tego czasu? Jasne, zaczekam na Ruthie. Nie chciałbym wyjeżdżać, dopóki nie wyjdzie. Stevie wstąpił do wojska parę dni później, ale Phil zaczekał z tym ponad miesiąc, dopóki jego siostra nie doszła do siebie. I zaraz potem wyjechał. To był październik 1941 roku, tuż przed swoimi 21 urodzinami. W grudniu, 6 tygodni po tym, jak pożegnaliśmy Phila, jak grom z jasnego nieba nastąpiło uderzenie na Pearl Harbor, które wstrząsnęło również i nami. Phil i jego przyjaciel Stevie przeszli szkolenie dla rekrutów w San Diego i tydzień później zostali wyprawieni za ocean. Wtedy poznałem Peggy. Dzień dobry, panie Welsher. Jestem Peggy. O, panna Peggy. W końcu mam okazję cię poznać. Nie wiem, czy powinnam nachodzić pana w biurze, ale... To jest dla mnie zbyt straszne, że on tak wyjechał. Dla nas też. No ale tak nagle. Nawet nie przyjechał się ze mną pożegnać, bo nie było już czasu. Nam też trudno to wszystko zrozumieć, Peggy. Ale przecież to jest, pani Welsher, prawdziwa wojna, na której zabijają ludzi. To prawda. Bardzo chciałbym cię jakoś pocieszyć, moja droga, ale... A czy pan też wierzy w tego Boga, o którym ciągle mówił Phil? Tak, wierzę. Dlaczego on pozwolił, żeby w ogóle doszło do takiej okropnej wojny? Nie umiem na to odpowiedzieć. On ma swoje plany, których my czasem nie rozumiemy. Po prostu musimy mu ufać. Dużo myślałem nad tym pytaniem Peggy i modliłem się, och, jak ja się o to modliłem, żeby Bóg oszczędził mojego syna i żeby... Jeśli naprawdę kocha tę dziewczynę i chciałby ją poślubić, Bóg dotknął jej serca i sprawił, by zobaczyła, że jedyną drogą do prawdziwego życia tu na ziemi i w wieczności jest Jezus Chrystus. Listy od Phila przychodziły regularnie i były to wówczas najjaśniejsze chwile naszego życia. Czytaliśmy je na głos, czasem ja, czasem moja żona. Kochana mamo, kochany tato i wszyscy w domu. Nie macie pojęcia, ile bym dał za kawałek domowego chleba upieczonego przez mamę. A to nie znaczy, że źle nas tu karmią, wcale nie. W końcu to jednostka Marines, najlepszego wojska na świecie. Wczoraj po południu byliśmy ze Steve'em na przepustce. Poszliśmy rozejrzeć się trochę po okolicy. Oczywiście nie mogę wam wiele o tym powiedzieć, bo miejsce naszego pobytu jest tajemnicą. Ale nie martwcie się o mnie, bo mam się dobrze i dużo się uczę. Codziennie czytam Biblię i modlę się. Gdybyście spotkali się z Peggy, spróbujcie proszę pomóc jej zrozumieć, że możemy być na zawsze razem jedynie wtedy, gdy będziemy razem w Chrystusie. Ale nie martw się, Ruthie, dzisiaj nie będę prawił ci kazań. To tyle na razie. Niedługo znowu napiszę. Z miłością, Phil. Wspaniały chłopak. Tak. Chyba nie jest mu źle, co? Jak myślisz? Na to wygląda. Ale wyraźnie widać, że tęskni za Peggy. Szkoda, że ona została wychowana zupełnie inaczej. Bez Boga. Tak. Chciałbym, żebyśmy mogli do niej jakoś dotrzeć. Tylko, że ona tak się na to zamyka.
Choć Phil starannie unikał szczegółów, mogliśmy się z grubsza domyślać, gdzie stacjonuje. Listy od niego przychodziły regularnie aż do lata 1943. Tuż po jedynym urlopie, który spędził na Nowej Zelandii, został wysłany we wir działań wojennych na Wyspy Salomona. I wtedy poczta się urwała. Przez całe lato nie mieliśmy od niego żadnych wieści. Naszą jedyną pociechą było to, że Bóg dokładnie wie, gdzie jest nasz syn i co robi. Po raz pierwszy w naszym chrześcijańskim życiu uczyliśmy się tak naprawdę, jak całkowicie oddać coś pod Bożą opiekę. Ach, jak myśmy się wtedy modlili. Powierzyliśmy Phila Bogu, w pełni oddając go w jego ręce, co nie znaczy, że nie zamartwialiśmy się o niego. Ale staraliśmy się prowadzić w miarę normalne życie. Chodziliśmy do kościoła, spotykaliśmy się z przyjaciółmi. Ja chodziłem do biura i pracowałem, choć nie była to praca tak jak zwykle. Wciąż w każdej chwili istniało prawdopodobieństwo, że zadzwoni telefon z wiadomością, której nie chcieliśmy usłyszeć. Halo? Pan Welsher, tu Peggy. O, Peggy. Chciałam zapytać, czy są jakieś wiadomości? Nie, moja droga. Nic, zupełnie nic. Modli się pan, prawda? Tak, Peggy. To dobrze. No bo ja nie umiem. Ja chciałabyś się nauczyć, Peggy? Nie, ale proszę, niech pan do mnie zadzwoni, jak tylko będą jakieś wieści od Phila. Przyszły jakieś listy? Nic od Phila. No to przed nami znowu długi wieczór. Dzwoniła Peggy, pytała, czy się modlę. Tak jakbyśmy mogli robić coś innego. Ale może powinniśmy zrobić coś więcej, żeby służyć Bogu. Też o tym myślałam. A gdybyśmy poszli do Pacific Garden Mission i spróbowali jakoś im pomóc? A co byśmy tam robili? Prowadzą tam centrum dla żołnierzy. Moglibyśmy z nimi rozmawiać i modlić się, gdyby chcieli. Dobry pomysł. Wolontariusze są w misji zawsze mile widziani. Tak strasznie tęsknię za naszym synem. Może Bóg użyje nas jako matki i ojca dla innych. Spędziliśmy w misji wiele wieczorów, robiąc wszystko, co byliśmy w stanie, by dodać otuchy tym młodym ludziom masowo wysyłanym na front. Jutro wypływam, proszę pana. No nie musisz jechać sam, synu. No jasne, że nie. Cała kompania płynie. Ja myślałem o Bogu, który zawsze będzie z tobą, jeśli przyjmiesz Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Ach, moja rodzina nigdy nie chodziła do kościoła, więc mało o tym wiem. No więc może jest okazja, żeby się dowiedzieć. Pokażę ci kilka wierszy w Biblii. Jezus nie przyszedł na świat po to, żeby nas potępić, ale żeby nas zbawić. Bóg objawił swoją miłość do nas przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Co to znaczy? To znaczy, że od czasu Adama wszyscy jesteśmy skazani na śmierć z powodu naszych grzechów. Ale jedyny Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł na świat i prowadził bezgrzeszne życie po to, by wydając się na śmierć, ponieść za nas karę. Ale ludzie nadal umierają. Raz. Bo dzięki Chrystusowi nie będziemy musieli umrzeć po raz drugi. Dzień sądu. Czy trzeba rzeczywiście prowadzić idealne życie, żeby zostać zbawionym? No bo w życiu to jest tyle pokus. Jeśli uwierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy i przyjmiesz Go za swojego Zbawiciela, Bóg da ci Ducha Świętego, który pomoże ci odpierać pokusy. Biblia mówi: tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To brzmi całkiem nieźle. A co muszę zrobić, żeby być zbawiony? Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni dzięki Bożej łasce. To jest dar, na który sobie nie zasłużyliśmy. A jedyne, co musisz zrobić,
to wyznać Bogu swoje grzechy, żałować za nie i zaprosić Jezusa do swojego serca. W ten sposób udało nam się przyprowadzić do Pana wielu żołnierzy. Zaprzyjaźniliśmy się też z kilkoma pracownikami misji. No i jak tam, Harry? Masz jakieś wieści od Fila? Nic, od miesięcy. Ostatni list przyszedł w maju. Teraz mamy listopad. Pewnie rzucili go na pierwszą linię. Gdyby mógł pisać, to by napisał. Tego jesteśmy pewni. Bo po prostu musimy czekać. No, ale to już strasznie długo. Setki innych rodziców też czekają. Nie jesteśmy jedyni. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Dziękuję Bogu za te słowa. I raczej nie wiem, jakbym to wytrzymał. Otworzę. Kto to może być, Harry? Nie wiem. Może któryś z dzieci. Ubieraj się, za pół godziny musimy być w misji. Zobaczę tylko, kto to jest, Harry. Dobrze, kochanie. Dziękuję. Jakiś ekspres. Od Fila. O Boże. Dziękuję. Usiądź. Dziękuję. Usiądź. A ja ci przeczytam. Gdzieś na Pacyfiku, 16 września 1942. 42? Harry, później dostaliśmy jeszcze wiele listów od niego. To przecież ponad rok temu. Matko. Co się stało? Harry! Harry! Boże. Harry! Pomóż nam, Boże. Kochani rodzice, piszę ten list w nadziei, że po mojej śmierci zostanie wam doręczony. Piszę z dwóch powodów. Po pierwsze, byście mieli pewność, że choć chwilowo zostaliśmy rozłączeni, wkrótce razem z Chrystusem będziemy w Bożej obecności. Kiedy piszę te słowa, nie zagraża mi jakieś szczególne niebezpieczeństwo, ale kto wie, co może przynieść jutro. Musimy po prostu ufać, że Bóg da nam zwycięstwo zarówno w zwykłych sprawach życiowych, jak i w rzeczach ostatecznych. Czy nasz syn, to znaczy, że on to napisał zanim... Tak, matko, ale to jeszcze nie koniec. Czytaj dalej, Harry. Kiedy już odejdę, chciałbym pozostawić po sobie świadectwo zbawiającej łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby Bóg mógł być uwielbiony przez moją śmierć bardziej niż był w moim życiu. Przez moją śmierć bardziej niż był w moim życiu. Dzisiaj, wiedząc, że w każdej chwili mogę być wezwany, by zdać sprawę z mojego życia, mogę powiedzieć, że ufam tylko Jezusowi, który oddał siebie w ofierze, żebym ja mógł żyć wiecznie. Przez wiarę w Niego ja mogę być oczyszczony z wszelkiej nieprawości. Jestem teraz z Jezusem i jest mi bardzo dobrze. On powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Po drugie piszę dlatego, bo chciałem cię prosić, tato, żebyś pomógł Peggy zrozumieć drogę zbawienia. Wysłałem do niej podobny list. Powiedz jej, że prosiłem, byś jej przekazał, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Został pochowany, a trzeciego dnia zmartwychwstał, zgodnie z Pismem. Powiedz jej, proszę, powiedz jej, że tylko w Nim
Możemy znowu się wszyscy spotkać. Otrzyj łzy, mamo. Otrzyj łzy, mamo. Twój syn został wezwany do domu i czeka, by kiedyś połączyć się tam z najwspanialszymi rodzicami, jakich można mieć. Niech pociechą będzie dla nas wiara, że kiedy znowu się spotkamy, będzie tak, jak on nam obiecał. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. I nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Więc, mamo i tato, tylko na krótko mówię wam do widzenia. I niech Bóg będzie z wami, aż znów się spotkamy. Wasz kochający syn Phil. Nie wiem, jak to się stało, że nasz syn był jedynym z obsługi działa przeciwlotniczego, który zginął podczas bombardowania Japończyków. Jego przyjaciel Stevie wysłał ten list po jego śmierci. Matka Phila zaledwie 2,5 roku później odeszła, by być z naszym chłopcem. Ja nadal bardzo za nim tęsknię, podobnie jak za moją żoną. Ale moc krzyża Jezusa Chrystusa w życiu Jego naśladowców usuwa uczucie żalu nad sobą. Dlatego postanowiłem współpracować z Filem. Harry, wspaniały jest ten list twojego syna. To wszystko jego słowa. Ja tylko to wydrukowałem. Ile już rozdałeś? Tysiące. I ludzie piszą. Dostaję listy z całego kraju. Odpisujesz na wszystkie? Co, musisz mieć mnóstwo roboty. Mam. Zajmuje mi to cały czas poza biurem, ale czy może być lepszy sposób spędzania czasu niż zdobywanie innych dla Chrystusa? No, to tak jak w naszej misji. Mój syn chciał, żeby jego śmierć była jeszcze większym świadectwem niż było jego życie. A ja próbuję mu w tym pomóc. Współdziałamy więc, Phil i ja, żeby przekazać światu jego przesłanie. Wspaniała służba. I wspaniały Zbawiciel. W niebie będziemy cudownie świętować. W ciągu kilku lat wydrukowano i rozprowadzono ponad 2 miliony egzemplarzy listu mojego syna. Bóg użył śmierci Phila bardziej niż jego życia, by przyprowadzić innych do pokoju i bezpieczeństwa w Jezusie Chrystusie. Tym samym, który uniósł mojego chłopca z krwawego pola bitwy i zabrał do domu, gdzie Phil mógł czekać na swoją mamę i gdzie oboje mogą czekać na resztę z nas. Tym samym, który osuszył moje łzy i sprawił, że i ja mogę w spokoju czekać na to cudowne spotkanie. W programie numer 2831 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Phila Welshera. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon 312 922
14 62.